Moralna ocena eutanazji w Niemczech hitlerowskich w latach 39-45. Niemcy wymordowali 200 tysięcy Niemców w tym obrębie czasowym. Hitler uznał, że pewni ludzie nie są godni żyć. Ja przedstawiam stanowisko z pozycji personalizmu chrześcijańskiego, ponieważ trzeba było oprzeć się o coś, tak jak można powiedzieć, daj mi podetrzeć ziemię, a obrócę cały kosmos, czy coś w tym stylu. Tak samo musimy z jakiegoś punktu widzenia ocenić. My oceniamy z punktu personalizmu chrześcijańskiego, z punktu naszego stanowiska. I na początku omówię założenia ideologiczne programu, czyli tam będzie kryteria oceny moralnej i akcje eutanazyjne w Niemczech. Źródeł eutanazji należy poszukiwać w rasizmie naukowym, higienie rasowej i od XVI wieku na bazie predestynacji określono, kto z ludzi może być zbawiony. Ta doktryna została uzupełniona o niejednolitość rodzaju ludzkiego przez Montesquieu'a. Później Herder określił, że są dwie warstwy ludzi, wyższa i niższa. Blumenbach mówił o 5 rasach. Następnie mamy takiego filozofa francuskiego Gobineau, który wydał taki esej na temat nierówności ras ludzkich. Mówił o rasie białej, panów, żółtej, czarnej i rasie aryjskiej, do której należą jeszcze rody arystokracji niemieckiej i francuskiej. Poglądy Gobineau rozwinął Chamberlain, który mówił już o rasie Teutonów, że zagrożeniem dla nich są Żydzi i Słowianie. Później mamy już eugeników niemieckich, którzy utworzyli w 1905 roku w Berlinie Towarzystwo Higieny Rasowej, w Monachium w 1907 roku. Tam były małe tarcia między eugenikami z Berlina i z Monachium. Do nich należą tacy eugenicy jak Lenz, Bauer, Fischer, którzy założyli Instytut Antropologii, Teorii Ludzkiego Dziedziczenia i Eugeniki, bazujący na eugenice rasowej. Trzeba jeszcze tu wspomnieć, że cała myśl eugeniczna rozpoczęła się zasadniczo w Anglii. W 1912 roku był pierwszy kongres eugeników w Londynie, tam było 750 osób, między innymi Balfour, były premier, też był uczestnikiem Chamberlain. Następny kongres był w Stanach Zjednoczonych w 1921 roku i w 1932 roku. Cała myśl eugeniczna później była bardzo dobrze rozwijana we Francji, w Niemczech, w Skandynawii. I tutaj już przed przejęciem władzy przez NSDAP, przez Hitlera, mamy właściwie przygotowaną bazę dla Hitlera, dla jego ideologii, dla jego poglądów politycznych i wykorzystania tej myśli eugenicznej. W drodze do działań eugenicznych Niemcy ukształtowali taki termin nadczłowiek, Übermensch. Jest tu taki pisarz, filozof Nietzsche. Ratzel głosił determinizm geograficzny, porównał państwo do biologicznego organizmu i usprawiedliwił zasadę walki ze sobą. Rudolf Kielen, bardzo ciekawy człowiek, który chciał Europy jako superpaństwa, całkowicie zdominowanego przez Niemcy. Dodając kult rasy, wodza niemieckiego szowinizmu, mamy już faszyzm, nazizm,
Tutaj dołączyli do tego filozofowie, Fichte, Hegel, Kant, poczynając od samego Kartezjusza, ale o nim będzie jeszcze później mowa. Taki eugenik Günther wyznaczył kierunki polityki wewnętrznej. W latach 30. powstał trochę taki sojusz, zwłaszcza już jak Hitler objął władzę, między eugenikami a polityką. Innymi słowy, eugenicy zajmowali stanowiska na uniwersytetach, ale też stanowiska państwowe i doradcze. W ten sposób Hitler, też który zapisał swoje myśli w Mein Kampf, wyrwał Niemcy z wpływów cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. I ta praca, którą robiłem, pokazuje pewien proces duchowy, jaki przeszli Niemcy w drodze do już konkretnej eutanazji. Podstawową koncepcją rasizmu była higiena rasowa, czyli stworzenie rasy czystej i jednorodnej, założenia i cele. Mamy tutaj kierunek, dwa kierunki, do dwóch grup to się odnosiło. Po pierwsze, do upośledzonych umysłowo chorych psychicznie oraz do ras gorszych, czyli do Żydów, Słowian, Romów. W 1920 roku psychiatrzy Binding i Hoche wydali taką broszurkę Pytanie o zniszczenie życia niegodnego życia, jego miara i jego kształt, zastanawiając się nad możliwością sterylizacji chorych psychicznie, ale już doszli do pomysłu, by tych ludzi unicestwić przez eutanazję. Jak mówiłem, Hitler te poglądy zawarł w Mein Kampf. Drugi kierunek był wyznaczony przeciwko rasie niechcianej, najbardziej przeciw Żydom, ale też Słowianom. To było zgodne z planem, takim planem Generalplan na uniwersytecie, który był przygotowany odnośnie całego Wschodu. Także Hitler nie korzystał z swoich pomysłów. On miał wszystko dosyć dokładnie przygotowane przez naukowców. Kwestia żydowska to mamy dalszy etap prowadzenia wyniszczenia narodu, oczyszczenia narodu niemieckiego z niechcianego elementu. 30 stycznia 1933 roku rozpoczęto usuwanie Żydów ze szkół, wyższych uczelni, posad państwowych. To już był pierwszy ten moment, kiedy Hitler objął władzę. Tam były kwestie też określenia, kto jest Żydem. Najpierw była kwestia wiary, ale też, bo wiemy, że u Żydów jest Żydem ten, kto jest urodzony z matki, ale określono, że Żydem jest ten, który pochodzi z rodzenia z Żydów. W Norymberdze 15 września 1935 roku uchwalono ustawy rasowe o obywatelstwie Rzeszy, o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego, o barwach i fladze Rzeszy, które pozbawiały Żydów obywatelstwa. W 1938 roku mamy Noc Kryształową, w której zginęło kilkudziesięciu Żydów. Wielu zostało wysłanych do obozów, bo obozy już istniały. Sprawy ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej realizowane były po konferencjach, było ich trzy. W 1942 roku najpierw Wannsee, dotyczyły Holokaustu. Przeciwko rasizmowi, właściwie eugenice już, wystąpił papież Pius XI 1 grudnia 1930 roku, ogłosił encyklikę Casti Connubio o małżeństwie i pisał tam, że cele eugeniczne nie można stawiać ponad małżeńskie, a państwo nie jest panem ciała. Stosunek nazistów do osób chorych był bardzo specyficzny. Widzimy to w aktach prawnych, w zachowaniu lekarzy, pielęgniarek, całej służby zdrowia, personelu medycznego,
jak też w istniejących już obozach, a zwłaszcza obozach, które Hitler stworzył w czasie II wojny światowej. Priorytetem Niemców była fizyczna ich siła, generalnie sport. Bardzo w tym pomocni byli młodzi ludzie, którzy zostali wykorzystani, mężczyźni jak i kobiety, w różnych organizacjach, choćby Hitlerjugend. Od chyba 1936 roku był obowiązek należenia do Hitlerjugend. Mamy początek zaplanowanej działania negatywnej eugeniki, czyli sterylizacji. Ta ustawa weszła w życie 1 stycznia 1934 roku. Kto podlegał sterylizacji obowiązkowej? Ludzie, którzy byli chorzy na wrodzony niedorozwój umysłowy, schizofrenię, psychozę maniakalną depresyjną, dziedziczną padaczkę, pląsawicę, Huntingtona, dziedziczną ślepotę, dziedziczną głuchotę, ciężkie dziedziczne wady rozwojowe, alkoholizm, później dołączono gruźlicę i inne ciężkie choroby. Szacuje się, że od 1933 roku do 1937 roku wysterylizowano 200 tysięcy chorych psychicznie i umysłowo Niemców w każdym wieku i do końca 1944 roku wysterylizowano 400 tysięcy osób. Przy czym śmierć poniosło wiele osób, a zwłaszcza kobiet, i tu liczba jest 3,5 tysiąca. Stosunek nazistów do osób chorych charakteryzował się brakiem współczucia, bezwzględnością, też na bazie planowanych i przeprowadzanych akcji eutanazyjnych. Też na bazie eksperymentów medycznych testowano również lekarstwa i preparaty. I tu dochodzimy do momentu tej płaszczyzny, z której oceniamy działania nazistów, czyli godność osoby ludzkiej, nienaruszalność życia ludzkiego i stosunek do osób chorych. Ocena moralna postawy nazistów dokonywana jest z punktu widzenia personalizmu chrześcijańskiego. Osoba ludzka jest źródłem i celem moralności, a jednym z kryteriów oceniających moralność aktów ludzkich jest jej godność. Ta godność tkwi w osobowym bycie człowieka. Już nie będę wgłębiał się za bardzo w tą filozoficzną stronę odnośnie godności, ale trzeba powiedzieć o tym, że my, ludzie wychowani w naszej cywilizacji, na myśl którą mamy filozofię, chrześcijaństwo, różne myśli, mamy do czynienia z tak zwaną godnością ontyczną i etyczną. Godność ontyczna jest w nas, czy chcemy, czy nie. I tutaj opieramy się o nauki Arystotelesa Tomasza z Akwinu. I godność etyczna to jest druga godność wynikająca z działania człowieka. I ze względu na tą godność naszego zachowania, naszego działania, określamy człowieka, jego działanie, czy jest moralnie dobre, czy moralnie złe. I właściwie tylko taka jest kategoria. Dobro lub zło. Teraz kilka słów odnośnie jeszcze godności. Pius XI w encyklii w 1937 roku ogłosił encyklikę w języku niemieckim zatytułowaną Z palącą troską, mit Brennen der Sorge. Piętnował ubóstwienie państwa, neopogaństwo i rasizm, a Führera nazwał obłąkanym prorokiem. Często są zastrzeżenia, że Kościół nic w tym względzie nie robił, ale już przed wojną, w 1937, Kościół stanowczo potępił poglądy i ideologię Hitlera. Nienaruszalność życia ludzkiego też zależy od pojęcia osoby ludzkiej. Życie człowieka jest podstawową wartością osoby
ludzkiej na bazie prawa naturalnego, jak też na bazie samoświadomościowych intuicji moralnych ludzi. Z tej fundamentalnej normy moralnej wypływa imperatyw etyczny nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. I tu jak oczywiście mamy nauki Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, bo on właściwie odkrył go i czerpał z Arystotelesa. Życie jest dobrem, powstaje postulat etyczny nakazujący człowiekowi to życie bronić i go promować. I chrześcijanie rozpatrują życie w świetle wiary, w odniesieniu do Boga, dlatego też jesteśmy w świecie kultury żydowskiej, nie zabijaj, piąte przykazanie. Trzeba tu też zaznaczyć, że nasze życie to nie jest tylko życie wewnętrzne w sensie duchowym, dusza nieśmiertelna, ale też musimy pamiętać o tak zwanej integralności cielesnej. To znaczy ciało jest konstytutywną częścią osoby. Na tę zasadę całościowości zwrócił papież Pius XI w tej encyklice Castri Connubii. Tylko wówczas wolno niszczyć lub kaleczyć części swojego ciała albo w inny sposób udaremniać ich naturalne przeznaczenie, gdy wymaga tego zdrowie całego ciała. Oczywiście trzeba powiedzieć, że Kościół korzysta z puli teologii, etyki i moralnych myśli historycznych, które rozwija z biegiem czasu. Często mówią, dlaczego wtedy papież takich nawet praw człowieka nie ogłaszał. No jeszcze nauka do tego Kościoła nie doszła. Z biegiem czasu to się rozwija, ale nie znaczy to, że te poglądy są sprzeczne, obecne poglądy są sprzeczne do tamtych przedwojennych czy inaczej. Teologia rozwija się po pewnej linii. I tu mamy już drugą grupę podejścia do życia ludzkiego. Zwolennicy jakościowej koncepcji osoby przeciwstawiają się zasadzie nienaruszalności życia ludzkiego. Uznają prymat prawa siły nad siłą prawa. Cecha charakterystyczna państw totalitarnych to jest właśnie taka, że przyjmują kulturę śmierci, o czym pisał zresztą Jan Paweł II. W książce Pamięć i tożsamość wspomniał o filozofii zła polegającym na tym, że zło przestaje istnieć, jeżeli nie ma dobra. Zło musi istnieć tylko w relacji do dobra. Jeżeli nie ma dobra, nie ma zła. Skoro człowiek sam bez Boga może stanowić o tym, co jest dobre, co złe, może też zdecydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. Takie decyzje na przykład podejmowane były w III Rzeszy przez osoby, które po dojściu do władzy na drodze demokratycznej uciekały się do nich, aby realizować przewrotny program ideologii narodowego socjalizmu inspirującej się przesłankami rasowymi. To mamy akurat tekst z Pamięć i tożsamość odnośnie tego, co się działo w Niemczech hitlerowskich. I takim państwem było państwo hitlerowskie. Trzeba pamiętać, że od 1871 roku w Niemczech funkcjonował zakaz zabijania zapisany w kodeksie karnym. I tu mamy artykuły, paragrafy 211, zabójstwo kwalifikowane, 212, zabójstwo, 216, eutanazja i 218, aborcja. Prawnicy i lekarze nawet w otoczeniu Hitlera chcieli, żeby przygotowano ustawę eutanazyjną. Ale Hitler na to się nie zgodził i właściwie tylko napisał na kancelaryjnym papierze takie pismo, można powiedzieć odręczne, które się nazywa Gnaden Tod, czyli śmierci z łaski, jest to określane. Jedyny dokument, który pozwalał jego współpracownikom zlecić jakąś formę eutanazji. Wiemy, że eutanazja to jest pomoc komuś w śmierci. W wypadku chorych psychicznie czy zabijanych
rasowo innych ludzi niż Niemcy, mamy do czynienia normalnie z morderstwem. Dlatego też pytanie jest zasadnicze, czy ta eutanazja była eutanazją. Oczywiście była mordem, nawet i ludobójstwem. To nie była eutanazja. Była pseudoeutanazja. Zasada solidarności z chorymi. Na człowieku ciąży moralny obowiązek zachowania życia i zdrowia. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Też mamy prawo miłości. Jest to nakaz troski o własne i cudze zdrowie i życie. Chrystus pomagał chorym i Kościół zawsze był prekursorem szpitalnictwa. Później te elementy, które Kościół stworzył, przeszły na państwo. Niemcy przyjęły nowy model opieki medycznej. Zdrowie nie było już własnością jednostki, ale państwa. Właściwie jednostka miała służyć państwu. I o tym też często mówił Goebbels w swoich przemowach w radiu. Wartość życia ludzkiego określana była od tego, czy jest zdolny do pracy i co społeczeństwu jest w stanie przynieść. W 1938 roku Karl Ketschau mówił, że nowym heroicznym zachowaniem jest takie, które jest wyrażone w haśle wygrać albo przegrać, wydolność albo naturalna selekcja. To jest taki wstęp do tego, co Hitler zrobił w czasie II wojny światowej. I przechodzimy do już konkretnych akcji eutanazyjnych. Pierwsza akcja T4. Celem było oczyszczenie rasy. Oczywiście to miało rys eugeniczny. Eliminacja mało wartościowych obywateli. Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Zluzowanie miejsc w zakładach psychiatrycznych dla wojska. Od czerwca 1939 roku Hitler nakazał przygotować tą eutanazję i spotykał się w najbliższym otoczeniu ze swoimi współpracownikami z kancelarii rządowej, między innymi Bollerem jemu to zlecił. Karl Brandt też w tym brał udział, minister zdrowia Conti. Pierwsze zabicie człowieka to miało miejsce 25 lipca 1939 roku przez profesora Katela w Lipsku, które było chore. Ojciec poprosił Hitlera o łaskę śmierci dla tego dziecka. I Hitler wysłał swojego lekarza. On określił, że lepiej dla tego dziecka, żeby go zabić. I Katel wtedy wstrzyknął mu truciznę. To był właściwie taki początek, który można powiedzieć uznać za początek eutanazji jeszcze przed wojną. Powstał w ten sposób tak zwany komitet eutanazyjny. Będzie o nim jeszcze mowa w ostatniej części dzisiejszego referatu. Ta forma zabijania dzieci nazywana była wygaszaniem życia. Trzeba powiedzieć, że Niemcy nie określali zabijanie, tylko określali takie działania eufeministycznymi słowami. I tu mamy wygaszanie życia. Jeżeli przerzucali ludzi z jakiegoś zakładu psychiatrycznego do drugiego, to nazywali to ewakuacją. Eutanazja dorosłych była już tą kolejną formą i tu mamy to pismo Hitlera, które zostało napisane trochę później niż eutanazja się rozpoczęła. Chyba w październiku pismo zostało określone na 1 września, ale ono podpisane zostało później. Akcja T4 na terenie Rzeszy Niemieckiej rozpoczęła się w 1940 roku, w styczniu. Powstała centrala Tiergartenstrasse przy ulicy Tiergartenstrasse 4 w Berlinie, dlatego nazywa się akcja T4. Oczywiście centrala powstała wcześniej niż akcja T4 rozpoczęła się w Niemczech. Ta centrala już działała wcześniej, bo zabijanie ludzi dokonywane było po rozpoczęciu II wojny światowej na terenie kraju Warty i Prus.
Szefem tej centrali był Werner Heide, w 1941 roku profesor Paul Nitzsche. Powstały cztery zabezpieczające organizacje, zajmujące się pierwsza formularzami meldunkowymi, transportem, personelem, księgowością. Wybrano ośrodek zagłady, którym był tlenek węgla. Był też etap przygotowawczy polegający na przesyłaniu meldunków chorobowych do trzech rzeczoznawców, którzy stawiając czerwonym kolorem znak plus polecali zabić daną osobę. Ostatecznie rzeczoznawcy potwierdzali lub nie taką decyzję. Pierwsze komory gazowe w Niemczech, pierwsza powstała w Brandenburgu nad Hawelą, ale tak prawdę mówiąc to pierwsza komora gazowa powstała w Poznaniu. W forcie VII, bunkier chyba 17 czy 18. Tam zamordowano w tym bunkrze około 400 osób z Owińsk, z zakładu psychiatrycznego z Owińsk i ze szpitala, kilkudziesiąt osób ze szpitala w Poznaniu. W tym bunkrze zalepiano drzwi, wprowadzano 50 osób, zalepiano drzwi i wprowadzano tlenek węgla. I to było pytanie, jak zabić w sposób najszybszy, najtańszy, jak największą grupę ludzi. Mamy to do czynienia z działalnością Langego, jego Einsatzgruppe Lange, działającą tutaj w kraju Warty. I on pierwszy brał ludzi z zakładu psychiatrycznego, wywoził na miejsce straceń, albo rozstrzeliwali, albo w samochodach takich meblowych, najpierw to były samochody kryte brezentem, to rozstrzeliwali, jak samochody były zamknięte, jak meblowe, to gazowali tych ludzi spalinami, które pochodziły z silnika. I to była pierwsza komora w Poznaniu. Mamy w Niemczech pierwszą komorę w Brandenburgu nad Hawelą, określano literą B. W styczniu 1940 roku zbudowano takich sześć komór w Niemczech. I tu mamy Grafenegg, Bernburg nad rzeką Saale, Hadamar, Sonnenstein-Pirna, Hartheim koło Linz. Do 24 sierpnia 1941 roku zamordowano w tej akcji prawie 72 tysiące osób. Zakończono 24 sierpnia 1941 roku. Hitler sam dał taki rozkaz, ponieważ były głosy sprzeciwu między innymi kościoła, ludzi, ale też alianci rozrzucali ulotki mówiące o tym, że Hitler zabija chorych psychicznie. Akcja T4 na polskich terenach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie. Mamy okręgi Rzeszy, Gdańsk, Prusy Zachodnie, kraj Warty, mamy też generalne gubernatorstwo. I tu mamy oddziały Langego i w kraju okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie, Eichmanna. Zabijano przez rozstrzelanie środkami usypiającymi, gazem, już mówiłem, w bunkrze VII w Poznaniu, spalinami w samochodach. Schemat był taki. Kierownictwo i administrację szpitala przejmował niemiecki dyrektor. Instalowano nadpielęgniarza. Zwalniano część personelu, zakazywano wypisywania pacjentów ze szpitali pod groźbą kary śmierci. Nakaz sporządzenia listy chorych z podziałem na trzy kategorie ciężkości choroby. I tu mamy prawdopodobnie ten moment, że te listy przesyłano do Berlina. A z Berlina przychodziła informacja, że te osoby należy zabić. Oczywiście zabijanie, cała eutanazja była dokonywana w tajemnicy państwowej. Nikt o tym nie miał prawa wiedzieć. Pacjentów wywożono ciężarówkami do lasu, tam ich rozstrzeliwano lub gazowano po drodze. I tak postępowano ze szpitalami. Tu mamy te szpitale Owińska, Dziekanka, Kościan, Kochanówek, Warta, Gostynin, Bojanowo. W szpitalu numer 3 w getcie łódzkim, tam
zabierano dzieci. Były trzy takie czasy, w których to zrobiono. Świecie nad Wisłą, tam ponad 1000 osób zamordowano. Kocborowo, Stargard Gdański, Piaśnica. W Piaśnicy przywożono z Niemiec chorych pacjentów i tam ich rozstrzeliwano. Chełm. W Chełmie Lubelskim ponad 400 osób rozstrzelano przed szpitalem. Wyganiano ich ze szpitala, na dziedzińcu stał karabin, ich rozstrzeliwano. Choroszcza, Zofiówka, Kobierzyn, Kulparkowo, Tworki, Drewnica, Lubliniec. W Lublińcu był szpital dla dzieci, tam mordowano dzieci w ramach wygaszania życia. I oblicza się, że w ten sposób w ramach tej akcji zamordowano 20 tysięcy chorych w kraju Warty i Gdańsk, Prusy. Następna akcja to jest akcja 14F13. Trzecia Rzesza miała około 12 tysięcy obozów. Przeszło przez te obozy 18 milionów ludzi. W pewnym momencie którzy przebywali w obozie, nie byli w stanie pracować, byli chorzy. Nie byli zdolni do pracy. Dlatego Himmler, któremu podlegały obozy, uznał ich za bezużytecznych zjadaczy chleba, których należy zlikwidować. I uruchomił akcję mordowania pojedynczych więźniów pod kryptoninem akcja 14F13. 14F1 oznaczała, że więzień zmarł śmiercią naturalną. 14F3 informował o zastrzeleniu podczas ucieczki. 14F13 sygnalizował, że został zabity w komorze gazowej. W dokumentach urzędowych śmierć w komorze gazowej określana była mianem szczególnego potraktowania. I mamy tutaj 12 listopada 1941 roku. Wysłano pismo do komendantów obozów, że przyjedzie komisja lekarska, która dokona selekcji więźniów. Ta komisja lekarska pochodziła z tej grupy lekarzy, którzy zajmowali się akcją T4 na terenie Niemiec. Musimy pamiętać, że te akcje się częściowo przenikały. I w tej akcji eutanazyjnej pracowało około ponad 5 tysięcy osób. Lekarzy, psychiatrów, funkcjonariuszy SS, no i tych wszystkich komendantów, którzy o tym wszystkim wiedzieli. Osoby, które zostały przeznaczone na likwidację, zabijano w komorach gazowych w Bernburgu, Pirna, Sonnenstein i Hartheim. Musimy pamiętać o tym, że jeszcze tych pacjentów też indywidualnie mordowano przez szpilowanie, przez zastrzyk w serce, różnymi preparatami. Tą akcję zatrzymano 27 kwietnia 1943 roku. Oczywiście pozwalano mordować tylko więźniów chorych psychicznie, którzy nie byli zdolni do pracy. Stosunek do chorych i niedołężnych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Więźniowie mieli, chorzy, tylko jedno prawo, prawo do śmierci. Ten stosunek określany był przez brak leczenia, przez głodzenie. Medycyna była potrzebna tylko do selekcji tych więźniów i mordowano ich w komorach gazowych, najpierw spalinami samochodowymi, potem cyklonem B, jak to było w Bełżcu. W pewnym momencie, jak eutanazja w Niemczech, ta T4, niby oficjalna na bazie dokumentów, została zakończona, to działały jeszcze dwa punkty eutanazyjne, czyli dwie komory gazowe, ale część tych komór została przerzucona na wschód. I tu mamy już początek tak zwanego Holokaustu, bazującego na tych trzech konferencjach, które miały miejsce w Wannsee. Można powiedzieć, że eutanazja była przygotowaniem do Holokaustu, ponieważ Hitler planował wymordować kilka milionów Żydów. Chciał zostawić tylko 3 miliony Żydów na wschodzie jako
pracowników, robotników. To było potrzebne. Gdy zlikwidowano Bełżec, tam rozpoczęto likwidowanie Żydów cyklonem B. Przerzucono całe wyposażenie do Oświęcimia. I w Oświęcimiu mamy już cyklon B. Tak zwana akcja Branta. To jest dla nas chyba najbardziej istotne w sensie mieszkańców Międzyrzeczy. Gdy pogarszała się sytuacja i kondycja Niemiec i Niemcy przegrywały na zachodzie, to była potrzeba nowych miejsc pobytu dla żołnierzy lub też dla ludności, która znajdowała się w polu działań lotnictwa alianckiego. Adolf Hitler 28 lipca 1942 roku desygnował doktora Karola Branta na pełnomocnika spraw sanitarnych, a 5 września 1943 roku poszerzył mu jeszcze zakres obowiązków. Dokument zawierał nakaz opróżnienia szpitali psychiatrycznych chorych umysłowo i niepełnosprawnych w celu przeznaczenia ich na koszary bądź też na szpitale zastępcze lub polowe. Ewakuacja przebiegała w dwóch etapach. W zachodniej części i centralnej przewożono chorych na wschód, między innymi do Międzyrzecza. I tutaj tych pacjentów zabijano bez żadnych badań czy dokumentów. Wprowadzono nowe zasady uśmiercania. Była narada 17 listopada 1942 w Monachium, gdzie przedstawiono możliwość zastosowania diety beztłuszczowej. 30 listopada 1942 roku wysłano z Berlina tajną dyrektywę do dyrektorów szpitali psychiatrycznych, by tą dietę stosowali. Dieta E, beztłuszczowa i bezwitaminowa. Po około 3 miesiącach ludzie mieli umierać. Dodatkowo profesor Paul Nitsche, dyrektor zakładu Sonnenstein koło Pirny, opracował metodę zabijania za pomocą środka nasennego luminalu i przedłożył ją Karolowi Brantowi i rozsyłał ten środek po tych zakładach psychiatrycznych. Podawano ten luminal w różnych proporcjach, nie? Jak dzieciom na przykład rano i wieczorem maluchom, to po 4-5 dniach takie dziecko krztusiło się i po prostu drogi oddechowe zakażały się i była choroba płuc i to dziecko umierało. Jeszcze był czas poinformować rodziców, że ich dziecko jest chore i umiera. Realizacja akcji Branta. Jednym z największych w Niemczech zakładów dla obłąkanych była placówka w Obrzycach koło Międzyrzecza. 24 listopada 1941 roku powierzono Walterowi Grabowskiemu władzę nad szpitalem, został dyrektorem i uważa się, że 8 sierpnia 1942 roku już tu się rozpoczęła taka prawdziwa eutanazja tych chorych, którzy tu przebywali. Wstawiono ponad 1000 łóżek więcej, bo szpital był przygotowany na 1000 łóżek. I tu wstawiono 2000 łóżek. Tą akcję nadzorowali lekarze, dr Moc i dr Hildegarde Wernicke, która po wojnie została skazana na śmierć w Berlinie. Oczywiście personel pielęgniarski, również on, te osoby musiały podawać te środki. Transporty przybywały z zachodnich Niemiec od 1942 roku. Stosowano środki nasenne, morfinę, uśmiercano przez głodzenie, przez też bicie. Anna Ratajczak, pielęgniarka, sama zeznała, że uśmierciła około 2,5 tysiąca kobiet. 29 stycznia 1945 roku w Obrzyce zostają zajęte przez pierwszy front białoruski. I tutaj mamy w zapisach, które są zapisy, i tu Józef Radzicki w swojej książce pisze o tym, że zostało zamordowanych około 7 tysięcy osób. Oczywiście część zwłok przewożono do Frankfurtu nad Menem, gdzie było krematorium. Tutaj krematorium
już było przygotowywane, żeby to wybudować. Dochodzimy do eutanazji akcji wygaszania życia. Cele i założenia akcji wygaszania życia były te same jak poprzednie. Higiena rasy, oczyszczenie. Pierwsze dziecko zabite 25 lipca 1939 roku. Mamy tego profesora z Lipska, który to dziecko zabił i on był właściwie na początku odpowiedzialny za tą grupę, tak zwaną Komitet Rzeszy. Przygotowanie programu eutanazji zlecono Filipowi Bollerowi, szefowi kancelarii Führera. Karl Brandt, profesor, lekarz, w sierpniu 1939 roku utworzył przy kancelarii Führera Komitet Rzeszy do spraw naukowego opracowania ciężkich chorób uwarunkowanych genetycznie i konstytucjonalnie, któremu przewodził Werner Julius Eduard Kattel. To działanie było objęte najgłębszą tajemnicą. Wysłano okólnik 18 sierpnia do poszczególnych ośrodków zdrowia. Położne i lekarze mieli obowiązek meldowania o wadach i chorobach u dzieci. I tu mowa o 5 wadach wrodzonych. Idiotyzm, mongolizm, mikrocefalia, wodogłowie, deformacja, porażenia, włącznie z chorobą Littleya. Później dzieci były brane na badania. 1 lipca 1940 roku też tajne rozporządzenie. Powołano też specjalnych rzeczoznawców dla procedury eutanatycznej w Komitecie Rzeszy. Stawiając znak plus na karcie chorobowej dziecka, skazywali je na śmierć. Potrzebny był jeszcze podpis szefa kancelarii Führera, Filipa Bollera lub kierownika Wydziału II Wiktora Braka. Ten formularz przesyłano do Miejskiego Urzędu Zdrowia, gdzie wskazywano, gdzie to dziecko ma zostać leczone. Był problem z rodzicami, bo nieraz rodzice nie chcieli pozwolić, żeby dziecko im zostało zabrane. Realizacja akcji wygaszania życia. Było 36 szpitali, w których dokonywano eutanazji dzieci. Jednym z największych i tak zwanym wzorcowym szpitalem był szpital doktora Hans Heinze w Gerden koło Brandenburgu. W Brandenburgu, w tym, którym była komora gazowa i mordowano w ramach Tiergartenstrasse 4. Tam w tym Gerden byli dwoje lekarzy, dr Ernst Illing i dr Friederike Pusch. Pusch się zajmowała bardziej dziećmi. Ernst Illing później został szefem szpitala w Wiedniu i dokonywał tam eutanazji i po wojnie został skazany przez sąd ludowy na śmierć. Śmierć wykonano. Szpital w Gerden miał zadanie szkolić lekarzy, jak zabija się dzieci. I Gerden był taką bazą materiałową nad badaniami, nad anatomią mózgu. Dzieci zabijano tak jak wszędzie, w komorach gazowych, właśnie w tym Brandenburgu, brakiem leczenia, też przez ograniczenie im posiłków. Podawano im środki nasenne, zwłaszcza Luminal. W całej Rzeszy zabito od 5 do 8 tysięcy dzieci. Hans Heinze za okrutne traktowanie i to ciekawe zagranicznych pracowników szpitala w czasie swojej działalności 26 marca 1946 roku został skazany przez sąd wojskowy na 7 lat pracy karnej w obozie. W 1962 roku prokurator Hanoweru oskarżył go o zabicie 3000 niemowląt. Został oskarżony jako planista, został oskarżony o zabicie 80 tysięcy dorosłych, ale był zwolniony z obowiązku stawania przed sądem, bo nie był w stanie, jak określali rzeczoznawcy. I w ten sposób bardzo wielu lekarzy, psychiatrów, tych osób, które dokonywały zabójstw, morderstw, nie zostało skazanych sprawiedliwie w Niemczech. Jakie są wnioski?
Przejęcie przez NSDAP do swojego programu polityczno-ideologicznych założeń eugeniki, rasizmu, teorii ewolucji, Darwina, nacjonalizmu, faszyzmu, nazizmu doprowadziło do zastosowania form eugeniki negatywnej, czyli sterylizacja, eutanazja, na drodze budowania rasowo czystego społeczeństwa panów. Tak zwana eutanazja niemiecka, życia niegodnego życia, realizowana była w kilku akcjach. T4, 14F13, akcji zabijania chorych na byłych terenach Polski, akcji Branta, wygaszania życia, które były formą ludobójstwa i z punktu widzenia personalizmu chrześcijańskiego są aktem moralnie złym.